szłam do sklepu i spotkałam koleżankę. Koleżanka mi powiedziała, że możemy tutaj przyjść i pomóc. A ja zaprosiłam jeszcze dwie koleżanki, no i przyszliśmy. Swój palec. Tak. Przykleić na ten i podpis. No na co dzień gramy w piłkę. Jak nie gramy w piłkę, to siedzimy u znajomego. A jak nie siedzimy u znajomego, no to zawsze coś wymyślimy. Pani za nas w to wkręciła wszystko, żebyśmy przyszli, powiedzieli ludziom. No więc my pochodziliśmy trochę, zaprosiliśmy niektórych, staraliśmy się. Chociaż niektórzy ludzie patrzyli na nas jak na idiotów i po prostu przechodzili. Pani Sylwia, koleżanka mojej mamy, zaprosiła tutaj moją siostrę. No i ja siedziałam w domu, no i tak stwierdziłam, że wczoraj przyjdę z nią. No i przyszłam z moją siostrą, dzisiaj się umówiłam z panią Izą, że się tutaj spotkamy, tam pomagamy robić bombeczki. Inicjatywa wyszła ze strony OPS-u. Skontaktowano mnie z panią Izą. Pierwsze wejście we wrześniu nasze to było takie spotkanie piknikowe, które moim zdaniem wypadło bardzo fajnie. Jak już społeczność zobaczy, że jest coś fajnego, że coś się fajnego tworzy, to następne spotkania wiadomo, że będą w szerszym gronie. No to z tego. Imię swoje. Mhm. No, proszę zebrać, a później przykleić. Dobrze. Zostaliśmy w to wciągnięci całkiem przypadkowo, bo pani Iza zbierała osoby, które chciałyby nawiązać z nią współpracę. No i podeszła do nas na placu zabaw, a tam od słowa do słowa, od pomysłu do pomysłu i tak jesteśmy. Tutaj ta pani się podpisała, pani Ewa. Gdzie? Tu się podpisało. Rozbierać się i brać się do roboty. Chodź, podpiszesz się. Tutaj mnie pani Iza przyciągnęła do siebie, a że ja jestem osobą samą, bo nie samotną. Samą, mam czas, no więc dlatego, dlaczego mam się nie udzielać? Pani Iza mi, prawda, prosiła, żeby trochę i tu przypilnować tego drzewka i tak jakoś trochę pomóc, no. Gdzie jest pani Iza? Pani Aniu? Jest. A jest. A wy robimy? Bączki. Witam. A jednak tu jesteśmy. Od czerwca rozmawiamy z mieszkańcami. W wyniku tych rozmów i pierwszej inicjatywy we wrześniu odbyło się podwórkowe spotkanie sąsiedzkie. I sukces tego spotkania spowodował, że jesteśmy dzisiaj na podwórkowej gwiazdce na Targówku. Gwiazdce, która zgodnie z pomysłem mieszkańców trwa 4 dni. Codziennie coś innego. Wczoraj w środowiskowym domu samopomocy na Targówku, który jest naszym partnerem, wypiekaliśmy pierniki wspólnie z dziećmi, z seniorami i rodzicami. Dzisiaj te pierniczki są pakowane i będą do degustacji i dla mieszkańców, którzy jednak nie zdecydowali się zawitać do nas. Dzisiaj mamy drugi dzień podwórkowej gwiazdki na Targówku. Dzisiaj robimy zdoby choinkowe. Jutro będziemy robić zdoby świąteczne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, a w piątek wracamy znów do czytelni. Liczyliśmy, że każdy kolejny dzień przyniesie większą ilość mieszkańców i nie pomyliliśmy się. Jak ci idzie? A oczy! A jak zrobić oczy? Oczy z naklejek. Czego? Łatwy trik na mały retusz swoich błędów, obcinasz to, co ci zostaje. Dawaj. Przechodzimy na pół. Mamy już wstępną diagnozę, czyli to, jakie są potrzeby zgłaszane. Myślę, że wstępnie mamy również rozeznany potencjał wśród mieszkańców, czyli druga inicjatywa, którą wspólnie organizujemy, jest w oparciu właśnie te osoby aktywne. Wśród takich wiodących partnerów tutaj lokalnych jest właśnie czytelnia naukowa numer 1, której dzisiaj gościmy, środowiskowy dom samopomocy na Targówku, policja, straż miejska, mamy radnego dzielnicy Targówek, Stowarzyszenie Pomost i przedstawicieli ZGN, czyli administracji. Mamy fajną taką atrakcję, drzewko gości odwiedzających nas, gdzie każdy może cisnąć swój palec, zaznaczyć swoją obecność. Żeby zmniejszyć dystans, każdy nakleja swoje imię, mamy szansę wtedy się poznać i zwracać po imieniu. To ma wymiar integracyjny, mamy pomysł na to, żeby później wśród tych wiodących partnerów, którzy w tej chwili uczestniczą, ta choinka troszkę powstała w ośrodku pomocy, troszkę w czytelni i troszkę w środowisku będą samopomocy.
żeby to wszystko się zadziało, tak naprawdę z mieszkańcami odbyło się kilka spotkań, na których padł pomysł, co robimy jeszcze do końca roku, jaki miałby mieć to wymiar w jaki pomysł miałoby to być ubrane. Ostatnie spotkanie było poświęcone już jakby pracy na szczegółach i podziału zadań, listy zakupów, czyli tego wszystkiego, co byłoby nam niezbędne i jaki mamy pomysł na to, żeby stworzyć program podwórkowej Gwiazdki na Targówku, żeby zachęcić mieszkańców do udziału. Wczoraj, prawda, piekliśmy pierniki, a dzisiaj robimy bombki na choinkę i ozdoby choinkowe. No, piękna mi wyszła gwiazdka. Staramy się tutaj zrobić coś dla siebie nawzajem, coś zorganizować, czymś się wymienić, pomysłami, inspiracjami, żeby było miło, fajnie i rodzinnie w takim naszym środowisku, naszych bloków, podwórek. A może z tych spotkań coś jeszcze fajnego wyniknie, może jakiś nowy pomysł na rozwój naszej sąsiedzkiej wspólnoty. Ja zajmuję się nagłośnieniem oraz oprawą muzyczną. Znajduję czas. Ciężko to bywa, ale jakoś wysypła się te 2-3 godziny, żeby poświęcić na to czas. Nic z tego nie mam, ale satysfakcja jest chyba najważniejsza. Bardzo bym chciał, żeby więcej osób chętnie się do nas dołączyło. Możemy coś stworzyć fajnego, co by mogli inni na tym skorzystać. Mam nadzieję, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie i że będziemy jeszcze sobie organizować różne fajne inicjatywy, spotkania. Zobaczymy, co nam do głowy wpadnie. Ta cała akcja jest bardzo fajna, super atmosfera i w ogóle świetni ludzie. Jak wychodzę z znajomymi, no to my siedzimy na dworze, nic takiego nie robimy, a tutaj się coś dzieje, można się jakoś wykazać. Jak siedzieć na takiej imprezie, to można się zjednoczyć z sąsiadami, w ogóle poprawić swoje kontakty, relacje. Ten w dredach to jest Erik. Kolega, który się właśnie tu patrzy, to jest Sebastian. Dziewczyna, która stoi tyłem, to jest Karolina. Kolega w kolorowej kurtce to jest ziomek, Patryk. I ten kolega, który przed sekundą pił, to był Kamil. I Marek. Pewnie, że jesteśmy grzeczną młodzieżą. Czasami potrafi się zdarzyć jakaś wpadka, ale to zawsze z tego wyjdziemy. Staramy się jakoś odnaleźć w tym. Co prawda nie są to moje klimaty. Ubieranie bombek, ubieranie choinki to nie jest mój temat. Ja nie przepadam za takimi rzeczami. Ale staram się jakoś wczuć w to. Staram się pomóc. Grupa, którą udało się przygotować podwórkowe spotkanie sąsiedzkie we wrześniu, w tej chwili się powiększyła. Część osób się odsunęła na moment tej inicjatywy, a część dołączyła do nas. Są to nowe osoby, młodsi ludzie do nas też dołączyli. Jest i studentka pedagogiki, uczeń z gimnazjum, seniorki mamy. Może być? Może. Musi być. Po spotkaniu podwórkowym we wrześniu, w październiku udało nam się spotkać na takim spotkaniu ewaluacyjnym, czyli podsumowaliśmy, co wyszło, co warto by było zmienić następnym razem. I tam też na tym spotkaniu wyszła chęć mieszkańców do organizowania kolejnych inicjatyw i działań. Czyli jest taka potrzeba, żeby mieszkańcy jednak się integrowali i spędzali z sobą czas. Moje anioły, które robiłam wczoraj. Ja też, to jestem przychodni. Gdzie idziemy, pani Izo? Będę mieszkańcom na ulicy rozdawać pierniki, tam w ramach tej akcji Podwórkowa Gwiazdeczka. Bardzo dobrze, że pani Iza się pojawiła u nas na podwórku. Umiliła nam cały dzień, no całe życie, wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam podwórkową gwiazdkę, dziękujemy za tego narodzenia. Jesteśmy w stanie z rodziną. Dziękujemy, do widzenia. Tak, a pan popatrz, tutaj się zajął pięci. Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.